Ja mam problem generalnie z nerwowością. Dużo rzeczy mnie wkurwia. Na przykład glosowanie Euro 2016 w piłce nożnej. Nie wiem, czy kojarzycie. To nie jest moja wymarzona grupa. Moja wymarzona grupa to by była Polska, Niemcy, Rosja i Izrael. I wyobrażacie sobie transmisję w telewizji Trwam? Tadeusz Rydzyk na mikrofonie, Krystyna Pawłowicz w studiu. To by się działo, no. Ale generalnie jestem nerwowy, mam z tym problem, wkurwia mnie dużo rzeczy i zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Czy to po raz kolejny nie dotrzymałem postanowień noworocznych, czy to pogoda tak mnie irytuje. No i doszedłem w końcu do wniosku, że to ludzie mnie wkurwiają. I szedłem głębiej i jakby problem jest z tym, jak my się komunikujemy. Nasza komunikacja werbalna, niewerbalna, komunikacja autobusowa. I na przykład jak jadę z moją matką samochodem, no to jest coś strasznego. Ja 15 lat ją wożę, ona dalej mi nie ufa. No. Hamuję na bocznym siedzeniu tymi pedałami, a to nie jest samochód do nauki jazdy. No. Za tą rączkę się łapie i robi taki matczyny zasys, nie wiem czy kojarzycie. 40 na godzinę, samochód wyjeżdża przed nami 100 metrów, a ona robi... Ale wkurwia mnie też komunikacja werbalna. Wczoraj byłem na imprezie, rozmawiam z dziewczyną, przeszło na zainteresowania. Ona mówi, że lubi podróże, dobry film, dobrą książkę. No kurwa, za kogo ona mnie ma? Ja lubię niedobrą? Co, uwielbiam się męczyć na każdej stronie, czekać aż się książka skończy? No. Albo rozmawiam z kumplem i on mówi, że lubi zobaczyć dobry mecz. Ale to wiesz, kurwa, jak się ten mecz skończy, zanim się zacznie? Ale w całej tej terapii, w całym tym myśleniu o sobie zastanawiałem się, jakie dwa słowa potrafią mnie najbardziej wkurwić. No i dwa słowa, które mnie najbardziej denerwują, potrafią mnie najbardziej wyprowadzić z równowagi, to jest spokojnie, spokojnie. To działa na mnie jak zaklęcie Hermiony w Harrym Potterze. Wychodzimy z żoną na imprezę, jesteśmy spóźnieni, ona się jeszcze ubiera, ja mówię, kochanie, kurwa, może szybciej. A ona wtedy do mnie, spokojnie, spokojnie. We mnie krew zbiera, denerwuje się i zaczynam się zachowywać jak wilk, jak pitbull, tak jakby wpuścić Antoniego Macierewicza do domu Tomasza Lisa. Wszystkiego najlepszego, stand-up ci się. Dziękuję serdecznie.